Hej kochane, dzisiaj tak jak mówiłam w poprzednim filmie, testujemy spider żele i geometric żele. W każdym razie chodzi o te żele ciągnące się takie, które są teraz wszędzie pokazywane na YouTubie, na Instagramie. Jest pełno po prostu stylizacji właśnie z tym spider żelem. Mówię spider żele na wszystkie, dlatego bo ta nazwa najbardziej mi się podoba. Ale spider żel nazywa się ten z Neonail. Natomiast Silker nazywa się Geometric Gel, jeszcze Blue Sky ma chyba jeszcze o innej nazwie. I oprócz tego jeszcze mam Spider Gel z AliExpress. Oczywiście nie mogło tego na moim kanale zabraknąć, porównania najtańszej wersji z tymi standardowymi. Więc tak, od razu powiem Wam, ile kosztowały te Spider Gele. Więc zacznę od najdroższego, czyli od Neonail i tutaj mamy 19,90 za 5 gramów i ja mam akurat kolor biały. No i on jest w takiej małej buteleczce, tak? Właściwie te słoiczki się nie różnią niczym, tylko kolorem. Ewentualnie ten z AliExpress ma troszkę inny kształt. Dalej mamy Geometric Gel z Silker i on ma tutaj pojemność 5 gramów też. I tutaj mam wersję złotą. Mam 4 kolory tych z AliExpress. Na stronie producenta było 6, jeszcze był czerwony i granatowy, który już zamówiłam, bo oczywiście jestem w nich, powiem Wam potem. Potem Wam powiem, co o nich myślę, bo ja już jestem tak podjarana tym spider żelem, że powiedziałabym Wam najchętniej wszystko teraz. Okej, i tutaj mam czarny, biały, złoty i srebrny. I one kosztowały, słuchajcie, 6 zł i 11 groszy. Wszystkie linki do stron i aukcji, na których możecie dostać te spider żele, podlinkuję Wam w opisie, więc tam znajdziecie wszystko. I jeszcze powiem Wam tak, Spider Gel z Neonail jest tylko i wyłącznie w wersji białej i czarnej, natomiast ten Silker jest w wersji czarnej, białej, złotej, srebrnej i jeszcze jest różowa. No i tak jak mówiłam, ten z AliExpress jest też czarny, biały, złoty, srebrny i jest czerwony i granatowy. Tylko takie póki co znalazłam, chociaż widziałam gdzieś na jakimś rosyjskim Instagramie czyimś, że są też neonowe i wyglądały prześlicznie, ale jeszcze nie umiem ich nigdzie znaleźć. Jak znajdę, to oczywiście się tym linkiem z Wami podzielę. No i co? Pokażę Wam z bliska, jak to działa, jak to się robi i oczywiście powiem Wam i pokażę, czym one się między sobą różnią, oprócz tego, że ceną. Więc zaczniemy sobie od tego spider żelu z Neonail. Ja go tutaj, jak widzicie, pierwszy raz otwieram. I on już, możecie zobaczyć, na samym początku on się strasznie ciągnie. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Jak widzicie na filmie, ja do tego użyłam sondy, tak jak w poprzednim filmie, dlatego, bo tym jakoś najłatwiej mi się pracuje, ale możecie też spróbować zrobić takie zdobienie pędzelkiem. Żadna różnica, tylko w komforcie pracy po prostu. I tutaj pokazałam Wam po prostu, jak on się zachowuje, jak on się ciągnie. Możecie zobaczyć jego konsystencję, ona jest taka, no właśnie jak guma. Trochę jak guma i możemy sobie właśnie tutaj dozować, że tak powiem, grubość linii, jaką nakładamy na paznokcia. I ten biały pokażę Wam jeszcze właśnie w taki trochę inny sposób, ponieważ nie tylko linie możemy tym robić, ale też takie jakby półokręgi, takie łuki, które też wyglądają bardzo fajnie. I tutaj od razu pokażę Wam już drugi kolor. Od razu pokażę Wam drugi kolor, czyli ten złoty z Silker. To jest bardziej takie żółte złoto, bym powiedziała, ale idą święta, więc kolor idealny. I teraz do tego zdobienia z białym spider żelem dodam właśnie złote elementy. Jak możecie zauważyć, ten spider żel jest troszkę bardziej gęsty. Mogę Wam od razu powiedzieć, że jest to najbardziej gęsty spider żel z tych wszystkich. Więc naprawdę trzeba go wziąć taką większą ilość, żeby zrobić grubszą linię.
I tak samo robię półokręgi. Jak tam sobie chcecie, możecie maziać, bawić się tym. Naprawdę zabawa jest super z tym. Jak widziałyście na Instagramie, już pojawiły się dwie stylizacje bodajże z właśnie tym spider żelem i ja się chyba troszkę od niego uzależniłam, ponieważ nie wyobrażam sobie teraz żadnej stylizacji bez tego spider żelu. Tutaj zrobimy sobie zdobienie w pionie. Pierwsze linie będą w pionie. Jak widzicie, można tak jakby pociągnąć jedną linię, a wracając wziąć jeszcze raz ten pasek i wtedy nam się takie przeróżne kształty robią. Po prostu ciągniemy taką sieć, nie pojedynczą linię, ale sieć. Tak też możecie robić wokoło oczywiście. Jeżeli robicie to na paznokciu, nie na tipsie, to ja polecam używać gumy do skórek. Ja akurat mam taką z Neonail i całkiem mi się sprawuje. Chyba dałam za nią 19 zł. Jest całkiem ok. I wtedy możecie zabezpieczyć swoje skórki, żeby tam nic się Wam nie pobrudziło. I to jest kolejna stylizacja właśnie z tym spider żelem z geometric żelem od Silker. Teraz pora na spider żele z AliExpress. Jak widzicie, te opakowania są przesłodkie. Są piękne różowe i takie troszkę kanciaste, ale niestety nie da się odczytać za nic w świecie, chyba że znacie chiński, japoński, co tam jest napisane. W sensie, jak to się faktycznie nazywa. Bardzo ciężko jest odgadnąć, ale widziałam na AliExpress właśnie, że spider żel też jest ta nazwa używana. I teraz użyję sobie czarnego spider żelu z AliExpress i też zrobię zdobienie w pionie, ale takie pół na pół. Pół czarne, pół srebrne. Jak widzicie, możemy sobie łapać te linie później podwójnie i ciągnąć w górę. Oczywiście każdą z tych warstw, każdy ze zdobień utwardzam w lampie 30 sekund. I teraz pora na ten srebrny. Powiem Wam, że on super pasuje do tej szarości. I teraz biały ze złotym. Znowu spider żel z AliExpress. I będziemy sobie robić takie półkola z dwóch stron. Bardzo świąteczne zdobienie, bardzo świąteczne kolory. W ogóle super okres na właśnie wypuszczenie tego produktu, ponieważ no już są święta, Sylwester, więc musi się błyszczeć, tak? No i czerwień, granat, zieleń, kolory, na których te spider żele wyglądają super, to są właśnie świąteczne kolory, więc można to ładnie połączyć, świąteczną stylizację. I z drugiej strony to samo robię, takie półkola, takie łuki, tylko że złotym spider żelem z AliExpress. Chciałam jeszcze sprawdzić, widziałam gdzieś na Instagramie taką metodę, że właśnie panie miały rękawiczki i jakby łączyły palce, żeby rozdziamdziać ten spider żel i takie robiły się właśnie sieci między palcami i właśnie to nakładały na paznokieć, więc chciałam to spróbować, chociaż efekt nie podoba mi się jakoś specjalnie. Ale jest to też metoda, tak? Jeżeli chcecie takie bardzo nieregularne kształty, to można taką metodę też wykorzystać. Więc tak też się da. Nie trzeba żadnych pędzelków, sond i tak dalej. Możecie też zrobić to palcami. Po prostu widzicie, jak ten spider żel się ciągnie, jak taka guma.
Tak prezentują się zdobienia zrobione tym właśnie spiderżelem, spiderżelami właściwie. I teraz powiem Wam, co ja o nich myślę. Chociaż już pewnie trochę wiecie, co ja o nich myślę. Więc tak, to jest dla mnie super produkt. Tak jak mówiłam, nie wyobrażam sobie już chyba w ogóle żadnej mojej stylizacji bez takiego dodatku w postaci tego spider gelu. Ponieważ jest to super proste, a wygląda bardzo ciekawie i naprawdę przykuwa oko ludzi wokoło, że tak powiem, i wszyscy się pytają, a jak ty to zrobiłaś? Ale jak to takie żelem? Przecież tak się nie da, jakim żelem? I naprawdę nie myślałam, że coś jeszcze nowego można wymyślić właśnie w kategorii zdobienia do paznokci, ale jak widać jeszcze można i czekam na to, co jeszcze producenci wymyślą. Jak widzicie, różnica jest w konsystencji na pewno, ponieważ ten Geometric Gel Silker jest dużo bardziej gęsty od pozostałych Spider Geli. Ten z Neonail jest taki średnio gęsty, natomiast najbardziej rzadkie są te z AliExpress. Ale to wcale nie znaczy, że którymś pracuje się łatwiej i lepiej. To jest bardzo kwestia indywidualna i zależy od tego, co chcecie zrobić. Ale moim zdaniem generalnie różnicy nie ma żadnej. Więc jeżeli macie tylko czas na to, żeby przesyłka do Was doszła, nie spieszy Wam się, to możecie jak najbardziej kupić ten z AliExpress, ponieważ on jest właściwie o ponad połowę tańszy. Przypominam, kosztuje 6 zł, tak? A z Neonail 19,90, Silker 14,99, więc jest różnica. I jestem zdania, że po co przepłacać, tak? Ale to już pewnie wiecie, jeśli mnie oglądacie. Jeżeli natomiast obawiacie się, że to Was uczuli, bo wiadomo, to jest produkt z Chin, tam pewnie mają, na pewno mają inne standardy oraz no tutaj macie marki sprawdzone, na których pracujecie cały czas, więc te spider gele też jak najbardziej są super. Kolejna różnica między nimi, ale to już tak się troszkę trzeba czepiać, ponieważ ja uważam, że to, znaczy nie widać na paznokciach różnicy w tych kolorach, ponieważ tak jak Wam pokazywałam, porównywałam, że ten z AliExpress jest troszkę bardziej biały, w sensie jest taki śnieżno-biały w porównaniu do tego z Neonail, ale tego naprawdę na paznokciach nie widać. One wyglądają tak samo biało, że tak powiem. No i jeszcze różnica między tymi złotymi była taka, że tutaj mieliśmy takie większe drobinki, a tutaj jakby taką masę złotą, ale tego też nie widać na paznokciach. Więc moją opinię już znacie i linki, tak jak mówiłam wcześniej, podam Wam w opisie do każdej z aukcji czy tam do sklepu internetowego, gdzie możecie te spider gele dostać. Ale jestem strasznie ciekawa, co Wy myślicie o tych spider gelach i czy już może je macie. Może już są jakieś Wasze prace na Instagramie. Z przyjemnością je pooglądam. Możecie mi podsyłać w wiadomościach na Instagramie. No i jeśli Wam się film podobał, to koniecznie zostawcie lajka oraz subskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. I do zobaczenia!